Hej wszystkim, tu za za was w odcinku na moim kanale i dawno nie było odcinka tak typowo z twarzą ze mną i z nową lalką ale jak pewnie już widzicie po tytule odcinka mam dzisiaj dla was coś tak dla mnie zajebistego mój pies czeka. specjalnie na tą okazję mam strój pod to także przygotowałem się, mam krawat, jestem bardzo tutaj oficjalny i studencki tak, ale jak pewnie widzicie po tytule Dzisiaj otworzymy sobie nową lalkę Monster High z trzeciej generacji, a jest to Frankenstein. Nawet nie wiecie, jak bardzo czekałem na moment, kiedy będę mógł kupić lalkę Franki. Z trzeciej generacji, ponieważ te alki nie są póki co, kiedy to nagrywam, dostępne w Polsce i trzeba je zamówić z Amazonu z USA. I cena takiej realki to około 140 zł, ale dochodzi jeszcze wysyłka i cło. Także zapłaciłem 241 zł za jedną walkę. Także <grym> wątpię, czy było to jakieś super opłacalne, ale dla Franki. Wszystko. Zanim jeszcze otworzę Franki, chcę tylko powiedzieć, iż Franki w nowej generacji Monster High używa they, them, czyli oni ich. W polskim języku jest to dość trudne. Poza tym aktualnie Franki jest postacią niebinarną. Ale o tym powinniście już wiedzieć z moich poprzednich filmów. Tutaj gdzieś Wam dam adnotację do filmu, w którym o tym mówię. Ale jeśli zdarzy mi się w tym filmiku powiedzieć do Franki w formie żeńskiej, siherry, ona jej. To proszę, nie triggerujcie się po prostu. Mój mózg musi się do tego przyzwyczaić. Szczególnie, że w polskim języku używanie takich zaimków nie jest zbyt powszechne i w ogóle dość trudne. Także jeśli użyję w stosunku do Franki słowa ona jej, to proszę nie kancelujcie mnie. Nie robię tego specjalnie, po prostu robię to nieświadomie, nawet o tym nie myśląc. Także tak prezentuje się Franki, wygląda tutaj przed Cudownie, w sensie bardzo uwielbiam postać Franki Jakby Franki dla mnie była, chyba mogę powiedzieć była skoro mówię o starej generacji Chyba mogę powiedzieć, mogę Franki za dzieciaka była dla mnie postacią taką jaką ja chciałbym być osobiście W sensie, nie mam mnóstwo przyjaciół Ja za dzieciaka nie miałem zbyt wielu przyjaciół W szkole bywały różne sytuacje, było mi czasem ciężko Nie uważałem, że mam tam jakiś przyjaciół na których mogę zawsze liczyć Dopiero później to się zmieniło Często wracałem ze szkoły z płaczem i nie chciałem tam w ogóle chodzić. Więc Franki była postacią, która była takim moim wzorem. Jest dla każdego i wszędzie jest bardzo milutka, słodziutka i chce dla każdego dobrze i mam mnóstwo przyjaciół. Mam nadzieję, że to co powiedziałem ma jakikolwiek sens. Największą zmianą w Franki jest to, iż nowa Franki nie ma ani trochę zieleni w sobie. Jest to kolor niebieski. Dlaczego? Pewnie spytacie. Już mówię. Przy tworzeniu pierwszej generacji i drugiej Mattel współpracował z Studio Universal, gdzie samo Studio Universal ma prawo do zielonego Frankensteina. Także Frankie w pierwszej i drugiej generacji, jako lalka. I w filmie i serialu była zielona. Jednakże w tej generacji to się zmieniło, ponieważ Mattel już nie współpracuje ze studiem Universal, tylko z Nickelodeon. Wszyscy automatycznie nie mogą stworzyć Franki jako zieloną postać. Jednakże Mattel może cały czas produkować lalki Franki, która jest zielona, w przypadku lalek kolekcjonerskich oraz reprodukcji. Ponieważ te lalki nie prymują żadnego filmu, ani serialu, nie idą w tym samym szeregu co ta lalka. Aczkolwiek, jeśli mam być szczery. To ta Franki w niektórym oświetleniu wciąż wygląda dość zielono. Także myślę, że ten odcinek nie jest przypadkowy. Mattel chyba chciał, aby ta Franki wciąż miała choć trochę tej starej Franki w sobie. Tak, będzie tutaj się pudełko z przodu. Te lalki przychodzą z dość sporą ilością akcesorii, co jest ta plus, albo stojaka, co jest za minus. Tak wygląda typ pudełka, i szczerze, no nie powala mnie on. W sensie ogólnie powala mnie sama grafika promocyjna dla tych lalek. Ich problemem jest to, iż nie wyglądają one dopracowanie. Zanim otworzę franki, chce się jeszcze odnieść do kształtu pudełka, ponieważ jest inne. Nie jest to kształt trumny, ponieważ pierwsze lalki mostacie miały pudełka w kształcie trumienek, ale później to się zmieniło, ponieważ w Ameryce lalka nastolatki w trumnie ko kojarzy się źle. Wiecie, w na szkołach, to, to nie jest fajne. Więc nie chcieli, żeby to było z tym kojarzone. Jednakże wciąż ten kształt daje mi jakiś vibe trumienki. Jakby. Coś tutaj, coś mi to daje. Nie wiem, co ale coś na pewno. Dobra, szczerze, już nie wiem, co mogę powiedzieć więcej o tej lalce. Otwórzmy ją, bo czekałem tak długo. W sensie, czekałem tydzień, ale to było bardzo długi tydzień, ok? Otwórzmy. Przy okazji, Bajka, lajka, bo ja się tego nie zrobił, cię sklepuję. Szczerze nie wiem, jak mam lalkę otworzyć, żeby się to widzieli dobrze. Ponieważ kiedy nagrywam z kamelką... kamelką, kamerką... kamerką. Na mnie to nie zobaczycie lalki inaczej niż tak. Dobra, chyba ogarnąłem. Te pudełka mają tutaj z boku takie taszki które są wzadzone do środka. Także trzeba je odgiąć i wyjąć z pudełka. Dobra, uwaga. Wow! Okej. Okay. Nie śmierdzi. Uwolnię Franki i zaraz, zaraz wracam. Ok, udało mi się uwolnić Franki i da, da, o mój Boże, Franki to taka słodzinka. Ta lalka jest naprawdę wysoka. Jakby jest różnica wzrostu ogromna. Jakby dla przykładu. Tak, zaczynając od jakości włosów, jest to Saran. Są one przyjemne. Oczywiście, czuć, że są. Z pudełka, trzeba je umyć. To jest normalne, ale są przyjemne. Są bardzo przyjemne. Co w przypadku Matera aktualnie z wielkim plusem, ponieważ Matera bardzo lubi używać włosów tańszej jakości, szczególnie na Barbie Fashionistas oraz Barbie Extra, niestety. Buźka Franki jest cute. Podoba mi się. Franki wciąż ma jedno oko niebieskie, drugie zielone to się nie zmieniło. Ma swój Iconic szef na policzku. W tym wydaniu Franki ma różowo-łososiowe usta. Wygląda to cute. Odlew główki jest nowy i dodatkowo ten odlew ma uszy, które są widoczne. W sensie. Tak, nie ma ona bolców w szyi, ponieważ tego też materiał nie może zrobić w przypadku lalek, które idą pod serial i pod filmy, ponieważ Universal Studio też ma do tego prawa autorskie z jakiegoś powodu. Za to mamy nogę, która jest protezą. Frankie ma sobie spódniczkę, która nawiązuje do pierwszej lalki Franki, czyli do tej lalki. Jak widzicie, jest jakieś podobieństwo. Jednak w tym wydaniu jest to tylko spódniczka, a nie cała sukienka. Na górze mamy koszulę, która jest chyba crop topem tak, jest to crop top jest to mega Krótka koszula i ma ona na sobie wzorki różowej i niebieskiej błyskawice. Dodatkowo, Frankie ma na sobie bezrękawnik, tu twinsy jesteśmy, na którym mamy wzory szwów oraz dwa paski na górze i na dole, i są one tak samo jak w przypadku koszuli. Niebieskie i różowe. Jeszcze jednym i bardzo fajnym detalem i nawiązaniem do pieszych lalki Franki, iż ich pasek jest dość podobny do tego pierwszego od pieszych lalki Franki. Jest to łańcuch, który ma kilka odnóży. Na jednym mamy napis Franki, a na drugim mamy kłódkę oraz agrawkę i piorun. I jest on z tyłu zapinany. Przedzając komentarze, wiem, że ludzie bardzo lubią wrzatować z lalki Franki, iż nie ma szyi. Dla lędowiarków ma. Po prostu jest widoczna przez komierzyk. Buty Franki to trampki na platformach i są one różowe z zielonymi piórunkami po bokach. Podeszwy są białe i też mają na sobie piórunki. Jeśli chodzi o same akcesoria, które ma na sobie dalka, to oprócz paska mamy zielone kulczyki piórunki, które są nowe od lewem i są tak fajnie uroczo wbite w jej uszy. Dodatkowo mamy spinki w kształcie piórunków i są one na głowie. Dodatkową nowością w stosunku do franki i odświeżeniem jej postaci jest to, iż ma ona swoje normalne włosy, które są białe i czarne, ale dodatkowo mamy też pasek niebieskiego. Jeśli chodzi o artykulację lalki, jest ona taka sama jak w przypadku starych lalki Monster High. Ruchoma głowa, ramię, przedramię i nadgarstek, noga oraz kolano, ale dodatkowo, co uważam, że jest mega plusem i Mattel w końcu to przemyślało i to zrobiło, jest to, iż lalki trzeciej generacji mają dodatkową artykulację kręce piersiowej, przez co mogą robić mniej więcej tak. Przejdźmy do akcesorii. Każda Alka z trzeciej generacji ma swój własny telefon, który może trzymać. Dodatkowo każda ma inny telefon. W przypadku Franki obudowa jest inna: jest to niebieski telefon z serduszkiem, piórunami z tyłu, a z przodu ma ona swój własny ekranik, na którym są ikonki typowo w stylu Franki, czyli, czyli mamy piorunek. Mamy Czaszkę ze szwem i mamy inne rzeczy w stylu franki. Z boku mamy uchwyt, który pomoże zatrzymać ten telefon. Tak to wygląda. Dodatkowo mamy takie okulary. I są to klaryzy z pierwszej generacji, bo za się, od lalki Gloom Beach, mogę się mylić, i tak wyglądają na lalce. Myślę, że nie podobają się aż tak, więc raczej nie będę ich używał na tej alce. Pierwszym playsetem, który wychodzi razem z trzecią generacją jest playset kawiarenki, więc mamy motyw jedzenia. I basicowe lalki z trzeciej generacji, i w sumie nie tylko basicowe z tego co zauważyłem, mają także własne jedzonko. I jest to w przypadku lanki pizza, w jest to w ogóle cute. Może nie dla mnie, ponieważ nie bawię się w playsety. Ale cute. Mamy także aparat. Jest on różowy, na dole mamy zęby, a sam obiektyw jest okiem. Do aparatu mamy także takie zdjęcia. Zdjęcia są wykonane z plastiku, nie jest to kartą, także tak szybko to się nic nie zniszczy. Ale jeśli ta miała miałaby trafić w ręce dziecka, to dziecko teraz to zgubi. Dodatkowo zdjęcia wchodzą do aparatu normalnie, więc możemy je trzymać tutaj w aparacie. I nie powinny się zgubić, co prawda mogą wylecieć. Także nie wiem za tym czy on się głupi, tak jak ja kamerą Dodatkowo do Alki mamy pleca, który jest w kształcie pioruna i ma na sobie na druk pióruna i dodatkowo ma zawieszkę pióruna. Dużo pióruna, bardzo dużo. Jest on otwierany, co jest na plus. Lalkę ma także dodatkowe ubranko. Jest to taka kurtka. Jest ona wykonana z przyjemnego materiału. Nie jest może on najwyższej jakości, jak dla mnie osobiście, ale jest mega przyjemny. Jeden rękaw oraz połówka kurtki jest czarna i ma różowe piórunki. Na drugiej połówce mamy. Biały rękaw oraz napis MH, szef, czaszkę i piorunek. I z tyłu mamy typową czaszkę dla Monster High. Franki wygląda aktualnie mega dziko, także może zdajemy im te okulary, ale tak prezentuje się Franki. Kurtka jest ogólnie urocza, nie jestem zbytnio jej fanem, ponieważ wygląda to tak bardzo na panie, więc chyba moja Franki nie będzie nosić tej kurtki. Aczkolwiek wielki plus za dodatkowe ubranko. Ostatnim dodatkiem jest zwierzak Franki, którym jest Watsy. I. Ee, nie podoba mi się. Tak, jak sama lalka mi się podoba, tak, to mi się w ogóle nie podoba. W sensie. Mm, ach, wygląda zbyt randomowa. Aż za bardzo. W sensie wiem, że to ma być zwierzak z różnych części innych zwierząt, ale. Nie, to jest po prostu zbyt randomowe, sorry. Okej, okay, spróbuję doprowadzić Franki do normy i przejdziemy do podsumowania. Zanim jeszcze przejdę do podsumowania, zapomniałem wspomnieć o tym, iż Franki ma dodatkowo kolczyk w brwi Także tak prezentuje się sama lalka Franki Jestem mega zauroczony tą lalką Mega mi się podoba Będę szczery, że trudno jest nagrać mi ten odcinek ponieważ najchętniej bym tą lalkę poza, poza kamerą otworzył u siebie wam pobawił umył włosy i w ogóle Ale starałem się być jednak nie chaotyczny Ale naprawdę ta lalka mega mi się podoba Jest rzeczy, które mi się nie podobają w sensie ta kurtka, ten zwierzak, myślę, że to mogło być wykonane lepiej, ale samo to, że te lalki na wstępie przychodzą z tym telefonikiem, które mogą trzymać, włosy są mega dobrej jakości, niestety nie wszystkie, ale wciąż są. Bronka też są bardzo ładnie uszyte, sama buźka jest bardzo ładnie drukowana, nie widzę żadnych pikseli na niej, jestem naprawdę mega zaszokowany tym, co materiał zrobił, w sensie postarali się. Owszem wiem, że nie każdy lubi tę nową generację, ponieważ nie jest to to samo co kiedyś, ale nie będzie i nie miało być. Jeśli Mattel chce, żeby wąstwę przetrwało, to muszą być parę zmian, mimo tego, że zmiany się mogą nie spodobać fanom, czy tego chcą, czy nie. Ale mimo wszystko, ale prawda, ta lalka jest super, mega mi się podoba. Jeśli nie wiecie, jaką lalkę kupić, to polecam Franki. Jeśli będę miał okazję, to kupię Lalkę Draculory oraz reszty. Może kupię jeszcze nawet jakiś playset, kto wie. Ale tak, tak prezentuje się Franki. Na pewno wielkim minusem jest to, że te lalki nie mają stojaków. Niestety. Ale z tego co wiem, stojaki od Lalek męskich z pierwszej generacji pasują idealnie do nowych Lalek. Ewentualnie takie stojaki można je kupić na Amazonie, na jej ekspresie. Też powinien się nadać. Podsumowując, sama Lalka, myślę, podoba, Minus za tylko randomowego zwierzaka, za kurtkę, ponieważ mogła być lepsza i za brak stojaka. Największy minus. Ale plus za włosy, które są dobrej jakości, nowe odlewy, telefon, który jest na starcie z lalką, pleca, który się otwiera, nową artykulację i nowe ciałka. Myślę, że mogę dać śmiało tym lalkom 9,10. Ja ten odcinek kończę, napiszcie mi co myślicie o tych lalkach, mi się one mega podobają. Owszem, są inne, ale powinny być inne, ponieważ nie chciałbym, żebym sprzedawało tego samego kotleta w innej panierce. Tak jak to robiłem MJ z pracy. Także tak, mega dziękuję za obejrzenie, widzimy się krótce. I to było Ja cześć na razie, Pa pa.